10 filmów zakazanych przez Kościół. Kler oczywiście odpuszczam w tym zestawieniu, bo to pozycja bardzo oczywista. Chciałbym, żebyście poznali coś więcej niż tylko to, co jest oczywiste. Diabły, brytyjski dramat historyczny z elementami horroru powstały w 1971 roku. Napisany i wyreżyserowany przez Kena Russella. Film przedstawia losy autentycznej postaci, 17-wiecznego księdza katolickiego, który w związku z rzekomymi opętaniami w Londun i obłędem władz skazany został na tortury i ostatecznie zginął, spalony na stosie. Projekt spotkał się z mocną cenzurą ze względu na niepokojący klimat, brutalność i wymowną erotykę poszczególnych scen oraz wątki profanacji symboli religijnych. W latach 70. w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych organy badające treści dzieł filmowych przyznały Diabłom kategorię X, czyli najcięższą w skali cenzorów, przypisaną obrazom pornograficznym. W wielu krajach publikacja dramatu została zakazana, w innych na rzecz dystrybucji wycięto kilka minut scen. Do dziś diabły są filmem kontrowersyjnym i wąsko dystrybuowanym. Film wywołał skandal, a sceny przedstawiające nagie zakonnice oraz profanację w symboli religii. Innych zagwarantowały mu czołowe miejsce na liście najbardziej wyklętych przez Kościół katolickich filmów. Siostry Magdalenki, dramat irlandzki z 2002 roku w reżyserii Petera Mulana który jest także twórcą scenariusza. Film opowiada o nastoletnich dziewczynach, które zostały wysłane do azylu sióstr Magdalenek domu dla kobiet uznanych za upadłe przez ich rodzinę lub społeczeństwo. Domy te były prowadzone w Irlandii przez różne zakony Kościoła Rzymsko-Katolickiego. Reżyser zaznaczył, że film powstał, ponieważ ofiary azyli nie otrzymały przeprosin czy odszkodowania za złe traktowanie, a wiele z nich pozostało pobożnymi katoliczkami przez całe życie. Zakonnice przedstawiono tu jako docna zdeprawowane i wykorzystujące swoją władzę sadystki. Film otrzymał Złotego Lwa w Wenecji, jednak nie spotkał się w Watykanie z aprobatą i został oficjalnie potępiony przez papieża. Lemora Child's Tales of the Supernatural. Film przedstawia historię 13-letniej dziewczynki o imieniu Lila Lee. Pewnego dnia Lila otrzymuje list od bardzo tajemniczej Lemory. W liście zaprasza Lemora, młodą dziewczynę, do domu pod pretekstem odwiedziny jej umierającego ojca. Lila nie myśląc długo wsiada w autobus i wyrusza w podróż przez mroczny las. Po drodze napotyka się na przedziwne stwory i maszkary. Mimo tych wszelkich niebezpieczeństw udaje jej się dotrzeć cało do posiadłości Lemory. Lila niczego nieświadoma z zapałem poznaje kolejnych członków rodziny. Szybko jednak orientuje się, iż Lemora jest wampirzycą. Horror zawierał wątki lesbijskie, pedofilskie, kazirodcze i okultystyczne i został oficjalnie skrytykowany przez katolicką ligę przyzwoitości. Żywot Briana, brytyjski film fabularny z 1979 roku w reżyserii Terry'ego Jonesa, jeden z kilku zrealizowanych przez grupę Monty Pythona. Żywot Briana jest to komedia będąca jednocześnie paralelą Nowego Testamentu, a dokładniej życia Jezusa Chrystusa. Odczytać można też go jako satyrę na masowo produkowany film o tematyce religijnej. Tytułowy Brian jest synem Żydówki i Rzymianina, urodzonym w tym samym czasie co Jezus. W Stanach Zjednoczonych i w wielu krajach Europy pod kinami Świetlającymi żywot Briana, zbierały się zorganizowane grupy protestujących. W Szwecji promowano go hasłem film tak śmieszny, że zakazany w Norwegii. Jedno z najsłynniejszych dzieł grupy Monty Pythona. Było także zakazane w wielu krajach jeszcze na początku XXI wieku. Dogma, amerykański film fabularny z 1999 roku w reżyserii Kevina Smitha. Poprzez podejmowano tematykę i humorystyczny sposób jej przedstawienia w połączeniu ze wulgaryzmami używanymi przez bohaterów, film Dogma wzbudził kontrowersję wśród konserwatywnej widowni katolickiej. Znalazł się m.in. w pierwszej dziesiątce najbardziej antykatolickich filmów wszech czasów. Z tym nic dziwnego, bo opowiada o przygodach Jai cichego Boba. Bruce wszechmogący, Bruce Nolan jest reporterem telewizyjnym lokalnej telewizji w Buffalo. Po nieudanym dniu, m.in. strata pracy, kłótnia z dziewczyną, pobicie i wypadek samochodowy, oskarża o swoje nieszczęścia Boga, który wkrótce kontaktuje się z nim i obdarza go swoją mocą, ponieważ wyjeżdża na tygodniowy urlop. Pragnie się też przekonać, czy Bruce będzie lepszy w jego roli. Ten jednak zrozumie, że nie tak łatwo być Bogiem. Pozornie niegroźna komedia, nawet modra, pokazująca, że bycie Bogiem nie jest takie łatwe. Jest to tak Naprawdę film familijny, no ale po protestach islamistycznych grup została zakazana w Egipcie i w Malezji. Ostatnie kuszenie Chrystusa. Film w reżyserii Martina Scorsese z 1988 roku jest adaptacją filmową kontrowersyjnej powieści pod tym samym tytułem z 1951 roku. Film podobnie jak powieść opisuje życie Jezusa i skupia się na tym, iż mimo że był wolny od grzechu, to jednocześnie musiał walczyć z pokusami, strachem, depresją, zwątpieniem. Niechęcią i pożądaniem. Ten wizerunek nie spodobał się Kościołowi Katolickiemu, a film trafił do pierwszej dziesiątki zestawienia najbardziej antykatolickich filmów wszechczasów. czasów. Tajemnica: Brokeback Mountain amerykańsko-kanadyjski dramat filmowy nakręcony w 2005 roku przez Engali. Zdobywcę wielu nagród, m.in. 3 Oscarów, 2 Nagród Bafta i 4 Złotych Globów, w sumie 80 branżowych nagród i 64 nominacje. Akcja rozgrywa się w Wyoming i Teksasie, na zachodzie Stanów Zjednoczonych. Jack Twist i Ennis Del Mar spotykają się w 1963 roku, mając po 19 lat. Film prowadzi widza przez kilkanaście lat ich życia. Obaj wynajęli się do sezonowej pracy, niemal odcięci od świata w górach u stóp Brogwick Mountain, wspólnie mają pilnować owiec na letnim wypasie. Początkowa nieufność zmienia się w sympatię, a ta w namiętność i głębokie uczucie, jakiego bay zupełnie nie spodziewali się i przed którym się bronił. Produkcja została zakazana w krajach arabskich. W Stanach Zjednoczonych film ukazał się bez przeszkód, jednak został oprotestowany przez środowiska katolickie. Pragnę zauważyć, że akcja filmu dzieje się m.in. w Teksasie, a w Teksasie bardzo długo homoseksualizm był zakazany. O czym opowiadałem na kanale Inwigilator niedawno, także tam Was zapraszam. I myślę, że z tego względu film wzbudził aż tak duże kontrowersje. Kod Da Vinci, ekranizacja powieści Dana Brauna, Kod Leonardo da Vinci, wydanej w 2004 roku. Film kręcono m.in. w oryginalnych wnętrzach Luwru i anglikańskiego kościoła w Lincoln. Światowa premiera filmu odbyła się 17 maja 2006 roku. Adaptacja powieści Dana Brauna, przekonująca, że Jezus miał dziecko z Marią Magdaleną, została oficjalnie potępiona przez Watykan. Pasja, dramat filmowy z 2004 roku w reżyserii Mela Gibsona, który jest dla mnie świetnym aktorem i super reżyserem. Także polecam ogólnie jego dzieła. Obraz przedstawia ostatnie 12 godzin Jezusa Chrystusa przed ukrzyżowaniem. Premiera filmu odbyła się w środę popielcową, 25 lutego 2004 roku. Film rozpoczyna się w momencie modlitwy Chrystusa w ogrodzie oliwnym po Ostatniej Wieczerzy, gdzie opiera się na mową Szatana. Film przez wiele środowisk został uznany za skrajnie antysemicki. Nie trafił przez to m.in. do izraelskich kin. No, z Żydami jest jak to z Żydami, że bardzo często doszukują się gdzieś antysemityzmu, ale większym problemem w tym filmie był realizm, ponieważ to, w jaki sposób się uczy religii, na przykład w szkołach, czy w kościołach, że Pan Jezus, kaniołki i tak dalej, i tak dalej, bardzo odbiega od prawdziwego obrazu, tak? Gdzieś jest, powiedzmy... Przekształcone zupełnie na sztukę, to co jest przedstawione w Biblii, jakaś śmierć Jezusa czy jego narodziny, przez to nie ukazuje się tego dramatu. Amel Gibson ukazał wprost zwykły ludzki dramat Jezusa jako człowieka, czyli tak jak było to opisane w Biblii, no ale Kościół trochę się wypiera takich teorii, tak? I nie chce dopuszczać w ogóle do tego, żeby ludzie uznali, że Jezus mimo wszystko był w ciele śmiertelnika, już nieważne kto w co wierzy. W samym momencie śmierci Jezus był człowiekiem, później dopiero się uosobił jako Bóg, tak? Tak można powiedzieć. Zresztą podobnie jest z Maryją, która przecież była piękna i była obiektem pożądania i w ogóle, tak, ale no wstydzi się tego kościół, no bo są takie trochę akcenty, powiedzmy, nie do końca katolickie, tak? Dobra, dzięki za obejrzenie do końca. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcielibyście kolejną dyszkę. Cześć.